Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie powitać dzisiaj wszystkich w pełni tytułów dostojnych gości oraz wszystkich zebranych na uroczystości poświęconej odsłonięcia tablicy członkom Ruchu Ludowego, wszystkim uczestnikom konspiracji ludowej z okresu II wojny światowej w rejonie Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję na wstępie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych zacnych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i są dzisiaj z nami w tak ważnym dla nas wszystkich dniu. Oddajmy cześć tych bohaterom, osobom przypominając ich wkład w walkę z okupantem, często okupioną najwyższą ofiarą, bo złożoną z życia. Należy podkreślić, że na ziemiach Polski, w tym na Podlasiu, niemal bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych obronnych 1939 roku zaczął się zawiązywać ruch konspiracyjny. Początkowo powstawał spontanicznie, w rozproszeniu i był mało zorganizowany. Jego animatorami byli wojskowi, oficerowie, podoficerowie, miejscowa inteligencja i przedwojenni działacze różnych organizacji społeczno-politycznych. Powstawały też organizacje konspiracyjne na szczeblu centralnym, których emisariusze docierali do środowisk lokalnych. Z czasem na ziemiach Polski sformułowały się w struktury lokalne, centralnie działające w podziemiu zbrojnym. Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i Armia Ludowa. Działacze ludowi skupieni w centralnym kierownictwie Ruchu Ludowego w myśl hasła Chłopi żywią i bronią w sierpniu 1940 roku podjęli decyzję o utworzeniu własnej organizacji zbrojnej pod nazwą Straż Chłopska Chłostra, która została przemianowana w połowie 1901 roku na Bataliony Chłopskie. Założyciele tej organizacji, Franciszek Kamieński, późniejszy komendant główny BH, Stanisław Jagiełło, późniejszy komendant okręgu kieleckiego BH i Władysław Zawiejski, późniejszy komendant obwodu opatowskiego BH, opracowali regulamin i strukturę terytorialną zaplanowaną na 5-6 poziomach. Terytorium okupowanej Polski podzielono na okręgi, odpowiedniki województw, podokręgi obejmowały kilka powiatów, obwody, odpowiedniki powiatu, rejony obejmowały kilka gmin, gminy i gromady. Trzon tej struktury tworzyli m.in. członkowie Stronic Ludowych, Związku Młodzieży Wiejskiej, RP Wici oraz Związku Młodej Wsi Siew. Bataliony chłopskie organizowano etapami, zaczynając od okręgów, podokręgów, obwodów, rejonów, gmin i gromad. Dopiero w połowie 1942 roku powołano oddziały specjalne. Utworzono też współpracujące z BH organizacje kobiece. Ludowy Związek Kobiet, Zielony Krzyż, ukształtowana struktura wojskowa BH okazała się jedną z najbardziej trwałych i rozwijających się dynamicznie organizacji ruchu oporu. Biała Podlaska i okolice były częścią okręgu 4 Lublin i stanowiły obwód o numerze 8. Gdy w maju 1942 roku wyodrębniono podokręgi, obwód 8 Biała Podlaska znalazł się w podokręgu 4A Podlasie. Oprócz tego obwodu do podokręgu 4A należały jeszcze obwód siedlecki, radzyński, a od stycznia 1943 łukowski i od maja 1943 włodawski. Pierwszym komendantem podokręgu 4A Podlasie był Stefan Skoczylas, Piotr Dziel, Piotr Konar, a po jego aresztowaniu przez Niemców 6 czerwca 1944 roku funkcję tę objął jego zastępca Lupian Koć-Jarząbek. W obwodzie bialskim, którego obszar w zasadzie pokrywał się z granicami powiatu, pierwszym komendantem został Aleksander Derlukiewicz, Olek, Wilk, widziarz ze wsi Łomazy, pełniący jednocześnie funkcję zastępcy przewodniczącego powiatowej trójki politycznej ROK,
A w 1942 roku po otworzeniu Komendy Obwodu BH Biała Podlaska mianowano podchorążego piechoty Bogdana Wilamowskiego Mirek Bogdan Królewicz. W skład Komendy Obwodu wchodzili ponadto Bolesław Choraczyński Kamyk, Czarny Bolek oraz Bronisława Aniela Drzaz Bronia, pełniąca zarazem funkcję powiatowej komendantki Ludowego Związku Kobiet, którą wspierały od 1943 roku Leokadia Mościbrocka-Litka, Adolfina Derlukiewicz, pseudonim nieznany, i Janina Pieniek, również nie ustalono pseudonimu. Pierwsze komórki konspiracji ludowej w obwodzie Biaskim powstały w okolicach Rossosza. I tu może od razu nadmienię, że to była bardzo aktywna pod względem działalności konspiracyjnej miejscowość. Dużo się tam działo i zostało ustalone i upamiętnione i przeniesione do czasów współczesnych. Łomas, Leśnej Podlaskiej, Wilczyna, Komarna i Mariopola. W końcu 1942 roku zorganizowano dość dobry szkielet organizacyjny prawie we wszystkich gminach, z wyjątkiem gminy Sfory, opanowanej całkowicie przez Związek Walki Zbrojnej, oraz gminy Piszczac i Zabłocie, zamieszkanych w większości przez ludność ukraińską. W końcowym okresie okupacji zorganizowanych było około 90 wsi. Należy podkreślić, że obwód Bialski podczas okupacji należał do najprężniejszych w działaniu na terenie całego podokręgu 4A Podlasia. Bataliony chłopskie powstały na terenie ziem Polski, w tym Podlasia, prowadziły szeroką działalność konspiracyjną przejawiającą się w różnych formach. Wiemy, że oprócz spektakularnej działalności, czyli walki zbrojnej, żeby do tej walki doszło, należało najpierw podjąć inne działania. Pierwszymi działaniami była organizacja łączności. I tutaj podokrąg 4BH, do którego należał odwód bialski, miał odrębną nitkę łączności z Komendą Główną BH, zajmowały się tym łączniczki. Kolejnym ważnym działaniem była, proszę Państwa, zorganizowanie tutaj rozszerzania wiedzy, czyli korportowanie wiadomości, wiedzy, i tym zajmowały się wydawane z inicjatywy komendanta podokręgu Stefana Koczylasa pisma, takie jak Idzie Wolność, Regionalna Agencja Prasowa Podlasie. Oczywiście wszyscy tutaj czytali tą prasę, bo była kolportowana, i też uczestniczyli częściowo w jej redagowaniu. Również ludowcy z obokręgu 4ABH mieli swój znaczny udział w tworzeniu oświaty. Była to tajna oświata, bo wiemy, że również żołnierzy BH kształcono nie tylko w zakresie uzbrojenia czy walki taktycznej, ale również ich wiedzę ogólną poszerzaną. Bardzo ważnym działaniem, o którym wspomniałam, było czołowe miejsce właśnie w tej działalności, zajmowała walka zbrojna. Innym ważnym działaniem było dozbrajanie żołnierzy. I tutaj w jaki sposób ci żołnierze się byli dozbrajani? Pole bitewne kampanii wrześniowej 1939 roku, akcje bojowe żołnierzy BH w akcjach dozbrojeniowych przodowały obwód bialski i siedlecki. Poza rozbrajaniem żołnierzy niemieckich i niszczeniem dokumentów w urzędach gminnych, żołnierze BH dokonywali również akcji karzących i likwidujących osobę, które współpracowały z Niemcami. W okupowanym kraju bataliony chłopskie stanowiły poważną siłę. Stan ewidencyjny organizacji na dzień 30 czerwca 1944 roku wynosił 1580 tysięcy ludzi. Od jesieni 1942 roku Komenda Główna Armii Krajowej zaczęła wywierać naciski na Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego w celu wcielenia BH do AK. Reasumując, należy wskazać, że podokrąg 4A batalionów chłopskich w latach 1942-1944 na południowym Podlasiu był zasługą działaczy ludowych szczebla powiatowego i gminnego. Powstanie batalionów chłopskich, ich rozwój, walka o narodowe i społeczne wyzwolenie to wielki wkład chłopów na drodze do niepodległej Polski. Nazywam się Anna Rosińska-Petruk i jestem córką Stanisława Rosińskiego, pseudonim Polny, który należał do batalionów chłopskich. Pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym oraz rodzin osób, które zostały uhonorowane na tej tablicy, powiem kilka słów.
Ta pamiątkowa tablica poświęcona jest uczestnikom konspiracji ludowej okresu II wojny światowej w rejonie Białej Podlaskiej, żołnierzom chłopskiej straży w latach 1940-41 oraz batalionów chłopskich w latach 1941-44 oraz członków organizacji ludowych. Ze względu na pamięć mojego ojca jestem dumna i szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Mój tata urodził się w Żakowoli Starej i tam spędził pierwsze lata młodości. Dla chłopców z jego okolicy przynależność do batalionów chłopskich była najbardziej dostępną tu i teraz formą walki z okupantem. Mój ojciec, wstępując do organizacji, wiedział, że ryzykuje życiem swoim i swojej rodziny, jednak nie wahał się, bo wiedział, że ojczyzna jest w potrzebie. Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że mój tata był patriotą, a dobro Polski nigdy nie było mu obojętne. Nie doczekał wolnej Polski, pierwszych wolnych wyborów, bo zmarł w kwietniu 1981 roku. Pamiętam, jak wielkie wzruszenie wywoływały w nim takie wydarzenia z historii Polski, jak wybór papieża Polaka czy powstanie Solidarności. Dlatego wiem, że wzruszająca byłaby dla niego także ta uroczystość i fakt, że następne pokolenia nie zapomniały o poświęceniu jego i jego kolegów z batalionów chłopskich. Dziękuję panu staroście Mariuszowi Filipiukowi oraz radnemu powiatowemu panu Markowi Sulimie za to, że z taką motywacją i determinacją czuli potrzebę upamiętnienia batalionów chłopskich. Dziękuję również panu przewodniczącemu Rady Powiatu, panu Mariuszowi Kiczyńskiemu, który wiem, że również że walczył o dobre imię żołnierzy batalionów chłopskich. Dziękuję też gospodarzom tego miejsca, księżom kapucynom, z ojcem gwardianem Bogusławem Augustyniakiem na czele. W imieniu rodzin naszych przodków, rodziców, dziadków, którzy zostali upamiętnieni na tej tablicy, serdecznie dziękuję przede wszystkim ojcu Gwardianowi, Społecznemu Komitetowi Pomagamy i Pamiętamy za trud, jaki włożyli w uporządkowanie i wykonanie profesjonalnej tablicy. Dziękuję również panu staroście za ufundowanie tej tablicy, za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, za całą oprawę, jak również Instytutowi Pamięci Narodowej za pracę historyczną i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali i wspierali ojca Gwardiana w tej trudnej pracy. Jesteśmy wdzięczni, że nasi bliscy, zasłużeni działacze ruchu ludowego za walkę w obronie o niepodległość Polski, o przywiązanie do ziemi ojczystej, mają trwałą, tak piękną tablicę, która na tych murach, myślę, że przetrwa wiele pokoleń. Na tej tablicy jest, widnieje nazwisko mego taty i mego dziadka. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.